Cześć Wam. Kolejna codzienna inspiracja, tak? No, codzienna. Staram się w miarę codziennie to robić i zamieszczać. Watch out. Tym razem zajmę się motywem takim dosyć szybkim, z użyciem nuty pedałowej, tak to się nazywa. Czyli po prostu w skrócie. Czyli po prostu na pustej strunie E, jakby dodajemy takiego kopa. Tutaj no akurat jedna takie zakończenie to było, że nie było zbyt tutaj regularne rytmicznie. W każdym razie sam ten motyw, który tutaj używałem, jest jedna ciekawa rzecz. No i pierwsza rzecz ciekawa to jest ta, że tutaj używam prawda oktawy w zasadzie, czyli mamy E. Tu też jest E. Ale nawet tu nie o to chodzi jeszcze dodatkowo, bo to już Wam mówiłem, że to jest nuta pedałowa, prawda? Dodatkowo jeszcze z interwałów dokładam tutaj palec na piątym progu. Brzmi tak bardziej, tak no nie wiem. 5, 5, 7, 4, 5, 4, 5. Trochę tutaj takiego kombinowania jest. Tu oczywiście kwestia jest taka, że ta nuta pedałowa ta nie zawsze musi być E. Można to zmienić, możemy nawet zmienić. Czyli tutaj trochę kombinowania tutaj w tym by było. Ja akurat na razie powiedzmy skupię się na tym 7-5, który grałem. No tutaj to jest taki standardowy motyw. Standardowy, no nie standardowy. Oczywiście tu jest, jak słyszeliście, dużo kombinacji z tym. Nie zawsze musi być nutą pedałową akurat pusta struna, może być naturalnie inna struna, czyli na innym progu po prostu. Nawet to daje nam więcej możliwości, bo nie zawsze w danej tonacji mamy puste strunę E, czy A, czy D. Więc się może zdarzać, że po prostu potrzebujemy jakiegoś innego dźwięku, który leży nam gdzieś tutaj pod ręką. No załóżmy coś, tutaj spróbuję rozkminić. We'll be right back.
O, tam już jakieś coś dodatkowego dodane. Oczywiście, no nie jest może to jakichś górnych lotów, jednak pamiętajcie o tym, żeby zmieniać różne kombinacje, żeby nie uzależniać się zawsze od pustych strun. Dużo osób po prostu, no pusta E jest, brzmi najfajniej, więc używajmy ją w kółko. To też może nie do końca o to chodzi, bo czasem wyczerpują się nam pomysły z użyciem pustej struny E, czyli pustej, czyli właściwie w skali E, E-moll. Wtedy wypadałoby kombinować inne. Oczywiście też jeszcze druga sprawa jest taka, że przecież cały utwór nie będziemy grać tego. Więc żeby już urozmaicić sam utwór, to wtedy wypadałoby grając w danej tonacji dodawać różne modyfikacje tego riffu. Na przykład jeśli mam tu... na takie dalsze ten, ale na to można też to urozmaicić. To była akurat też była w tej tonacji. Co tu jeszcze myślałem? Myślałem na pewno jeszcze o takiej rzeczy, żeby po prostu w danej frazie, czyli po zagraniu kilku motywów, na przykład jeśli zagram powiedzmy 3 razy. Teraz wypadałoby zagrać jakąś wstawkę, krótką wstawkę jakąś melodyczną, jakiś flażolet, jakiś negro. Na przykład. Jakieś takie różne kombinacje dźwięków, naturalnie trzymając się ze skali. Na przykład tutaj zrobiłem flażolet na D. Wniosek z tego mojego gadania może jest taki, tak mi się wydaje, że warto urozmaicać riffy. Na pewno pod koniec danej frazy, no nie tylko pod koniec, można oczywiście zastosować różne wersje, jednak jakby na ucho wydaje się, że po trzech razach, za czwartym razem wypadałoby zrobić jakiegoś rodzaju przejście, jakieś, no jeśli nawet nie przejście w samym riffie, to przynajmniej przejście jakieś na perkusji, jakieś takie... jakiś taki trrr, albo ty. Coś takiego, co sugeruje po prostu jakby zamknięcie danej frazy i z drugiej strony też powoduje, że nie jest monotonny ten riff. Bo później znowu go powtarzamy, prawda, po tym przejściu, więc gdybyśmy robili bez przejścia, to można było powiedzieć, że to się ciągnie tak samo leci. Naturalnie duży wpływ, olbrzymi wpływ ma samo bicie też perkusji do takich motywów, bo jeśli perkusja może być na początku grana jakby monotona, wolna, a później przyspieszona,
to nawet możemy nie zmieniać tego riffu, który tutaj grałem. Mógłbym grać w kółko to samo, to znowu też coś dołożyłem, ale załóżmy to zapętlić. I perkusja na przykład, jeśli przez dwa razy takie dwa nasze kółka, załóżmy, gra wolno, a później przez dwa gra szybko, to właściwie my nie zmieniając, nie robiąc żadnych przejść, sprawiamy, że ten utwór naprawdę nabiera takich kolorów. I tu musicie pamiętać, że tworząc riffy trzeba koniecznie brać pod uwagę inne instrumenty, prawda? Bo to jest zwykle tak, że jak sobie coś wymyślamy, jakiś utwór, to staramy się wymyślić tylko i wyłącznie na podstawie całej gitary, że zrobimy całą ścieżkę gitary jednej, no i do tego już dorobimy pozostałe instrumenty, więc jakby wydaje się, że ta ścieżka gitary musi być na tyle urozmaicona, żeby słuchając ją, samą tą gitarę, nie wydawało się monotonne. Jednak patrząc na utwory, znane utwory, to po prostu to nie do końca w ten sposób wygląda. Po prostu różne riffy są często powtarzane, często nawet nie jest zmieniany riff, tylko właśnie zmieniana jest perkusja. I to fajnie robi też wrażenie, a poza tym z tych riffów, które tam się wymyśliło samemu, można nawet zrobić drugi utwór, albo jej też właśnie wykorzystać w tym utworze jako ścieżka drugiej gitary, załóżmy, do riffu podstawowego. Więc to jest oczywiście bardzo dużo możliwości, których nie wyczerpałem. Łapatki.